Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na 7. międzynarodowej edycji konkursu piosenki anglojęzycznej Sing Sang Sung. Witam serdecznie zaproszonych gości, pana wójta Mariusza Grygięcia. Witam przewodniczącego Rady Gminy, pana Stanisława Gibowicza. Pana kierownika świetlicy gminnej Józefa Muraskiego. Gość u siebie, to jest bardzo ważne. Witam panią sekretarz, panią skarbnik, panią Małgorzatę Boszczeską. Najgorętszej, najserdeczniej witam uczniów, wychowawców, którzy przyjechali, by wziąć udział w tym konkursie. Na wstępie potrzebna nam było troszeczkę rozgrzewki. Także wiemy, po co są ręce, żeby klaskać, żeby wszystkim uczestnikom, którzy tutaj są, mówię, bo na pewno będą emocje, to jest konkurs i emocje, tego się nie uniknie, ale na pewno, bo walczymy o miejsce. Tych miejsc, tego co wiem, to jest 12, tak? 12. 12 miejsc i te miejsca to troszeczkę od nas jak gdyby nie zależą. Bo tutaj jest jury, ja przedstawię panią przewodniczącą, pani przewodnicząca, pani Weronika Kordowska. I w jury jeszcze jest Justyna Żynda. Pani Elin Krubac. Miejsca, które uczestnicy, które wy zajmiecie, to od tych państwa zależą. Znaczy od waszego tutaj jak wystąpienia, ale jaka będzie atmosfera, jak będziecie się czuli, to zależy głównie od nas. Dlatego ja myślę, nie żałujcie sobie uśmiechu, bram, takiej radości, bo myślę, że przy takiej ilości szkół i to ważne jest, że spotkaliśmy się, że możemy tutaj troszeczkę się poznać, nawiązać kontakty, dobrze się bawić i tego przede wszystkim wam takiej dobrej zabawy życzę. I dużo uśmiechu, radości i na pewno proszę o to, żebyście wszystkich uczestników wspomagali, wspierali brawami, nie żałujcie braw. Naprawdę ręce dzisiaj będą bolały, ale jutro i pojutrze to już zapomniecie. A to jest ważne, żeby w miłej atmosferze to wszystko i tak bardzo radośnie, spokojnie to się odbywało. Bardzo mi miło, że po raz kolejny odbywa się u nas ten konkurs i przyjechali uczestnicy nie tylko z powiatu suwalskiego, ale spoza granic powiatu, spoza granic w ogóle Polski. Cieszę się niezmiernie, że ten konkurs właśnie u nas się odbywa. Bardzo dziękuję za ten drugi wstęp, bardzo ładny pana dyrektora. Wszystkich mogliśmy tutaj powitać. Się napracował trochę. Nie chcę przedłużać. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników. Najlepiej, żeby wszyscy mieli pierwsze nagrody. No niestety wiemy, że tak być nie może. Ale znając poprzednie edycje, konkurencja będzie bardzo poważna, bardzo ostra, bo zawodnicy wiem, że zawsze są bardzo dobrze przygotowani. Także życzę wszystkim powodzenia, a dla jury owocnej pracy. Wszystkich gorąco i serdecznie. Moi przedmówcy właściwie powiedzieli wszystko, ograniczę się tylko do kilku słów. Mianowicie życzę artystom udanych występów, jury trafnych wyborów, a kibicom gorących oklasków, gorącego przywitania tych, którzy będą tutaj występować. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim tutaj, którzy powitali naszych gości wspaniale. I ja również od siebie już cieszę się, że dojechaliście. Naprawdę, bardzo mi jest miło i serdecznie witam was jeszcze. I mamy takie malutkie jeszcze słóweczko, pani Otanio, proszę panią o pomoc. Chcielibyśmy również powitać naszych gości
zagranicy. Pozwólcie, że tutaj skorzystam z uprzejmości pani Aurelii, żeby ich powitać w języku litewskim. Nareusz Lidinkę, pasjankinki, Sveczesa Pikusius, iż Lietuvos, organizatorem Marias Prasza, tak kad Sveczesa sveikinu i linkiu sėkmės. Jeszcze raz witam. Chciałam przypomnieć tylko, jakich mamy wspaniałych przyjaciół, bo o nagrodach mówił pan dyrektor, ale chciałabym już powiedzieć, że to właśnie dzięki tym naszym przyjaciołom te nagrody mamy. Największym naszym przyjacielem to jest Urząd Gminy Szydliszki, także proszę cię. Zespół Szkół w Słowódce. Gospodarz, Świetlica Gminna. Do ogromnych naszych przyjaciół należą również Getting Bank, oddział Suwałki, Karczmarny Przygłód, Kino Lumier Suwałki, które fundowało nagrody dla wszystkich laureatów w postaci biletów do kina na dowolnie wybrany film, Księgarnia Językowa, NL Szkoła Jazdy, NL Szkoła Językowa, Restauracja McDonald Suwałki, która również fundowała wszystkim laureatom kupony do restauracji. Wydawnictwa Magdalena Polska, Express Publishing, Oxford University i wydawnictwo Szkoła BWN. Or else my heart is going to blow, 'cause it's too much.
saw you first time, you got into my mind. Baby, I want you to know. You baby think I see, but every word I say, I love you more and more every day. Now tell me why you say goodbye. 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 Please tell me why you say goodbye. And then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. And then I saw you first time, you got into my mind. Baby, I want you to know. You baby think I see, whatever word I say, I love you more and more every day. Now tell me why you say goodbye. 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 Like you, I know you.
Skies and light in her eyes, child of light.
Więc kochani, cieszmy się, że
przy następnej okazji jeszcze więcej tej radości z tego, że jesteśmy tu. Halo, ja jestem, ja śpiewam. Słuchajcie mnie i cieszcie się razem ze mną. A teraz przechodzę do. Więc zaczniemy od zespołu. W kategorii zespoły szkół podstawowych. Trzecie miejsce w kategorii zespołu szkół podstawowych zajęła Weronika Cekała, Ida Granacka, Oliwia Siedlecka, Karolina Zawiśla. Pierwsze miejsce jednomyślnie Karolina Jasińskajkę, Sanda Grubekie, Gimnazjum Kozak. Drugiego miejsca nie przyznano, natomiast trzecie miejsce Paulina Kilo i Klaudia Kilo, Gimnazjum Grodzce Tatry. Wyróżnienie. Przyznano trzy wyróżnienia. I tak, Gabriela Senda, Szkoła Podstawowa w Słowódce. Wyróżnienie również otrzymuje Weronika Janczewska, Szkoła w Gibach. Również wyróżnienie otrzymuje Małgorzata Dudanowicz, Szkoła Podstawowa w Becejła. Więc poprosimy Paulina Kilo, Gimnazjum Grodzce Tatry. Uzyskuje Ailida Parchomel-Kajkie, Gimnazjum w Kalwarii, numer 5 w Suwałkach, Katarzyna Siepka. Reprezentantka Gimnazjum numer 5 w Suwałkach, zapraszam do nas panią Agatę Sikorską. Prosimy do nas jeszcze panią Patrycję Zofię Buzowską. Panie Linko, panią przewodniczącą.